wakacje! Tak, wakacje! Mamo, tato, wstawajcie! Co? Co jest? Zrobiłyśmy album z naklejkami o wszystkich rzeczach, które chcemy zrobić. Pamiętajcie, że i tak już mamy dużo fajnych planów. Idziemy do parku pobawić się z Muffinką, odwiedzimy dziadka i jeszcze mamy wybrać się na plażę. Hej, Bingo, pobawmy się w syrenki! Tak! Zaraz, chwileczkę, dziewczynki. Zanim zaczniecie się bawić, musicie posprzątać zabawki. O, musimy? Tak, ten pokój wygląda jak zoo. To dlatego, że bawiłyśmy się w zoo. W takim razie wszystko jasne. Może wam pomogę. Okej. Macie świetny plan. Ja tymczasem trochę się zdrzemnę. Hej! Tytuł tego odcinka Blue to wakacje. Dobrze, zagońmy te zwierzęta. Popatrz! Możemy pobawić się w niespodajkę? No jasne, podaj do mnie. Hurra, niespodajka! Pamiętajcie, musimy odbijać balonik tak, aby był ciągle w górze. Nie może dotknąć podłogi. No dobra, grajmy! O, jupi! Pobawmy się na podwórku! Jesteście w tym coraz lepsze! Jestem ekspertem od niespadajki. Tak, to łatwizna! Pamiętajcie tylko, że balonik nie może dotknąć trawy! Jesteście całkiem niezłe w niespadajkę, Bąble. Spróbujmy znowu! O to chodzi! Wow! Balonik! O nie! Przeleciał przez okno! No cóż, koniec gry. Bądźcie grzeczne i wracajcie do łóżek. Nie, musimy go znaleźć. No dalej.
Tak to się robi! Nie ma to jak praca zespołowa! No dobrze, dorwijmy tego balona! Tak! O, co to jest? Jej! Hej, to moje zdjęcie, jak byłem mały! Z dawnych czasów! Z lat 80? Tak! Co to za rysunek z tyłu? Ha! Jak mogłem o tym zapomnieć? Gdy byliśmy dziećmi, wujek Prążek, wujek Radzio i ja zakopaliśmy skarb i narysowaliśmy tę mapę, aby móc go odnaleźć. To mapa skarbów! O, skarb! Możemy go poszukać? To tylko jedna część mapy. Potrzebujemy pozostałych dwóch kawałków od wujka Prążka i wujka Radzia, żeby wiedzieć, gdzie szukać. Dziewczynki, nie chcecie chyba spędzić wakacje szukając starych rupieci taty? Właśnie chcemy! Prosimy, prosimy! No dobrze. Możecie zapytać o to wujka Prążka jutro przy okazji. Wygląda na to, że będziemy szukać skarbów, Bąble! Hurra! Dobra robota, udało się!
te przebrania? Chyba je widzę! Superancko, bierzmy je i lećmy! Czekaj! Stoisz w lawie! Co? Bawimy się w podłoga to lawa, pamiętasz? O kurczę, lawa jest wszędzie! Ale jak się dostaniemy do rzeczy Mufinki bez dotykania podłogi? Musimy się wspiąć i przeskoczyć aż tam! Hurra! Udało się! Dobra robota! Teraz jeszcze jeden skok! To dość daleko! To prawda, ale możemy użyć tej żaby, żeby doskoczyć. Jak się coś robi, trzeba to zrobić dobrze. Tato! Okej, gotowi! Hurra! Świetnie! Czas uratować księżniczkę! Ui, ale super! Dobra, ekipo, wiecie co robić. Musimy znaleźć drogę, żeby uratować księżniczkę Mufinkę. Tylko trzeba zrobić to tak, żeby nie dotknąć lawy. Tato! Zaraz, dziewczynki, nie miałyście jeszcze o coś zapytać wujka Prążka? Rzeczywiście! Wujku, pamiętasz, jak robiłeś mapę skarbów, gdy byłeś dzieckiem? Czy pamiętam? Jak mógłbym zapomnieć? Zawsze mam ją ze sobą w portfelu. Serio? Serio, patrzcie. Wow! Wujku, a co to za skarb? No, jak byliśmy dziećmi, mieliśmy najlepszą zabawkę na świecie. Mieliśmy... Tato, muszę do łazienki, chodźmy już! A, sekundę, Mawciu! Ale nie wytrzymam! A, przepraszam, dziewczynki, musimy iść. Nie zgubcie mapy! Pa, Blu! Pa, Bingo! Pa, Mafinko! Bingo, popatrz! Mamy kolejną część mapy! Brakuje już tylko jednej! Hurra! Hurra! Dobra robota, udało ci się skończyć ten odcinek! Teraz możemy pobawić się w podłoga to lawa. Udało.
Trochę się chociaż poruszają. Odkupię wam to. Mamo, tato, pomocy! Skrzykotka kusza! Za nim! Dobrze, gdzie on jest? Cóż, to było relaksujące. Moja część mapy, jak obiecałem. O, dzięki, wujku Radziu! Nie wierzę, że nosiłeś to przy sobie tyle lat. No ba, na tym zdjęciu mam świetną fryzurę. Blu, mamy wszystkie trzy kawałki. Teraz możemy złożyć mapę. Co tu jest napisane? Już wiem! Jest nad strumykiem! Ukryliście skarb nad strumykiem? Seryjnie? Seryjnie! Możemy iść? Tak, kierunek skarb! Hurra! Dobra robota, udało ci się...
Może jest na dachu, ale potem wpadł przez okno w kuchni i zaczął latać po całym domu. I nikt z nas nie miał pojęcia, co... Mama, możemy iść nad strumyk? Nie teraz, żabki. Dziadek przyszedł z wizytą. No i nigdy wcześniej nie musieliśmy czegoś takiego łapać. Mamo! No! Ach, Może pobawię się z wami, a w tym czasie mama dokończy opowiadać. Dobrze. No, może zagramy w... Okej! Oj, zaraz, czekajcie! Tak! Magiczne cymbałki! Myślałam, że chcesz pomóc! Sama sobie poradzi. Stój! Tytuł tego odcinka Blue to skarb. Co mu się stało? To magiczne cymbałki dziewczynek. Gdy w nie uderzą i krzykną stój, zmieniasz się w kamień. A. Na jak długo? Aż znowu nie uderzą w cymbałki i krzykną, rusz się! Nie ma lekko. Dlaczego niezaczarowane osoby nie mogą odczarowywać innych? No, nie tak zwykle gramy. Ale niech będzie. Ale jak odczarować kogoś bez cymbałków? Może przez ogon? Możemy jeszcze raz z nowymi zasadami? Pewnie! Zróbmy test! Możecie poćwiczyć na mnie, jeśli chcecie. Zdecydowanie dziadka zaczarowało. Teraz poćwiczmy odczarowywanie. Jeszcze raz! Znowu? Żeby dobrze poznać nowe zasady. A, no dobrze, dzieci. Dobra robota! Dziadek jest zamieniony w kamień. Odwróćmy jego ogon, żeby wrócił do siebie. Lubię te nowe zasady. Tak właśnie myślałem. Ale pozwólcie, że odpuszczę tę kolejkę. Jeszcze trochę czarowania i uwalniania i odpadnie mi ogon. Kolejna mama i tatę! No, no świetnie. Świetnie. Nowe zasady magicznych cymbałków, ale możemy już iść nad strumyk? Czemu tak bardzo chcecie tam iść? Tam jest zakopany skarb. A, poszukiwanie skarbów, co? Chętnie pomogę wam szukać. Serio? Jaki mamy sprzęt? Sprzęt do poszukiwania skarbów? Trzeba być przygotowanym. Musimy mieć łopatę, spray na owady i trochę worków na śmieci. Tato! Po co nam worki na śmieci? Na wypadek, gdyby zaczęło padać. Gdy zbierzecie to wszystko, spotkamy się przy skrzynce na listy. No dobrze, dzieci, słyszałyście dziadka. Chodźmy po ten cały sprzęt. Hurra! Najpierw weźmy z kuchni worki na śmieci. Zaraz, gdzie je mamy? Położyłem je wysoko, bo dziewczynki używały ich jako spadochronów dla pluszaków. Masz, wejdź na stołek, żeby dosięgnąć. Co teraz? Łopata! Jest na podwórku. Musimy wyjść na zewnątrz. Jest łopata, ale ja cię kręcę, czemu jest tam na górze? Bo robiłyśmy górę, dla wyspy dywanowej. Okej, wobec tego musimy wskoczyć po zboczach góry, aby dosięgnąć łopaty. Hurra! Okej, mamy worki i łopatę, czyli wszystko jest. Czekaj! O co chodzi, Bingo? Zapomnieliśmy o sprayu na owady. A, no tak, gdzie go ostatnio widzieliście? Chyba mamy go w naszym pokoju. Co u licha robił spray w... A zresztą, chodźmy sprawdzić, czy tam jest.
jest. Jak go dostaniemy? Możemy skakać po łóżkach coraz wyżej, aż go złapiemy. Tylko ostrożnie, dobrze? Czy już mamy wszystko, żeby iść na strumyk? Zobaczmy. Worki są, łopata jest, spray jest. Chyba wszystko mamy. Juhu! Chodźmy do dziadka. Tak! Jak tam? Znaleźliście wszystko? No jasne! Świetnie. Chodźmy poszukać skarbu. Tak! Więc to jest ten strumyk, tak? Wygląda jak te szuwary, w których ty się bawiłaś, Chili. To prawda. Wiecie, którędy teraz? A, widzicie to drzewo? Musimy iść w tę stronę. Dalej, dalej. Zaczekajcie. Pamiętajcie, żeby uważać, dobrze? Właśnie. Uwaga na gazontopady. Hej, one nie istnieją. No dobrze, ja będę prowadził. Patrzcie pod nogi, drużyno. Ale on nie wie, gdzie mamy iść. Ja mam mapę. Chodźcie, bo zostaniemy z tyłu. Dalej, Bingo! Dziadek poszedł skrótem przez strumyk. Ale nie możemy iść tędy, woda jest zbyt głęboka. Lepiej trzymajmy się brzegu strumyka. Trzeba będzie skakać po kamieniach. To za daleko! Może uda się przesunąć ten kamień i zrobić przejście. Dobry pomysł. Teraz możemy skakać z kamienia na kamień. Uwaga, niektóre są śliskie. Przeskoczmy nad tą kłodą do następnego kamienia. Dalej, tylko ostrożnie. Dobra robota. Gdzie teraz? Jesteśmy blisko. Musimy wspiąć się po tym zboczu. Gotowa, Bingo? Pewnie. Jesteś. Musiałaś nieźle nadrobić drogi. Powoli do przodu, Mort. Dalej, nie zatrzymujmy się. Musimy iść tą ścieżką między drzewami. Ale skąd on wie, dokąd mamy iść? No i prawie jesteśmy. O nie. Komary! Szybko, spray do owady. Tak, uratujemy ci, dziadku. Ej, dziękuję za ratunek. Dobrze, że pomyślałeś o sprayu, tato. Co jest dalej? Ten strumyk jest... Co tu się stało? Chyba nikt już od dawna nie dba o te okolice. To smutne. Strumyk był kiedyś taki ładny. Cóż, nie możemy tego tak zostawić. Dalej! Skarb może chwileczkę poczekać. Co mamy robić? Może zaczniemy od tego suchego miejsca? Wygląda na to, że woda nie może płynąć. Musimy pozbyć się tych śmieci. Może zaczniemy od rzeczy po lewej stronie strumyka. Dobrze, że wzięliśmy worki na śmieci. Ja będę trzymać, a wy możecie zbierać śmieci i wrzucać je tutaj. Od razu wygląda dużo lepiej. Patrzcie na spa, dzieci. Tam są jeszcze śmieci do pozbierania. W worku wciąż jest jeszcze miejsce. Poczekam tu na was, aż wrzucicie śmieci. No dalej!
las jest pięknie. Naprawdę pięknie. Dobra robota, ekipo. Zaraz, to miejsce wygląda znajomo. Przypomina mi to miejsce, gdzie... O, rety! To właśnie tutaj! Co, już jesteśmy? Prawie jesteśmy! Seryjnie? Seryjnie! Hurra! Musimy tylko podejść kawałek pod górę. Dalej, tędy! To tam! Tato, to za wysoko! Są tu jakieś skały, możecie je przesunąć, żeby zrobić stopnie. Dobry pomysł, tato. Dalej, dzieci, do roboty! Udało się! Gdzie teraz będzie? Tędy, chodźcie! Na rzece jest kamień, możemy przez niego skoczyć. Tak, oby to nie był ten chybotliwy. Już prawie jesteśmy. Wow, ta skała jest ogromna. Jak przejdziemy? Zdaje się, że musimy użyć całej siły, jaką mamy. Dalej, drużyno, pchajmy wszyscy razem. Tak, tato. Udało się. Hurra! Uff, było ciężko. Dalej, to już niedaleko. Musimy tylko przejść przez wodę na tę wyspę. Mówiłeś, że jesteśmy prawie na miejscu. Widzisz go? To najlepsze wakacje w moim życiu. Jeszcze... Nie! Oho, coś tu jest! Jesteście gotowi? To nie skarb. To tylko brudna stara lalka. Hej, to super bohater, nie jakaś lalka. To mocarny gość, nasza ulubiona zabawka z dzieciństwa. Jeśli tak go lubiliście, to po co go zakopywaliście? Musieliśmy! Widzisz, mocarny gość był najlepszą figurką, jaką mieliśmy, ale musieliśmy się nim dzielić we trójkę. I tak robiliście? Nie całkiem. Ciągle kłóciliśmy się o to, kto ma się nim bawić. Zwykle wygrywałem ja albo Radio, bo byliśmy więksi. To nie było fair. Tak to jest między braćmi. Pewnego dnia strasznie się pokłóciliśmy, aż w końcu nasz tata powiedział, że zabierze nam mocarnego gościa. O, co zrobiliście? Zdecydowaliśmy się zakopać go gdzieś, gdzie nikt go nie znajdzie. Zrobiliśmy mapę i podzieliliśmy ją między siebie. Mieliśmy zamiar wrócić i go odkopać, ale jak widać, zapomnieliśmy. Przyszło Boże Narodzenie i dostaliśmy nowe zabawki. Ja nigdy nie zapomnę żadnej zabawki. Pewnie, że nie. Ale musisz przyznać, że to całkiem fajny skarb. Poczekaj, aż pokażę go Prążkowi i Radziowi. Dobra, ekipo, zadzierać kiece. Lecimy na plażę za 5 minut. Tak! Bingo, pamiętałaś, żeby umyć zęby? Oj, zapomniałam. Okej, to ścigamy się do łazienki. Tak! Co się stało, Blue? Odkąd wróciliśmy, w ogóle się nie odzywasz. Po prostu zmarnowaliśmy całe wakacje szukając skarbu, a to nawet nie był prawdziwy skarb. Tylko głupia stara zabawka. Przykro mi, Brzdącu. To najgorsze wakacje na świecie. Czasami prawdziwy skarb nie jest ze złota. Jest wyjątkowy, bo wiążą się z nim piękne wspomnienia. To ja i Bingo, jak bawimy się w niespadajkę. No tak, to park. Miałeś świetne przebranie, tato. Tak, tak. To skrzykoptak. Dobrze, że go wreszcie złapaliśmy. I popatrz! Bingo i ja skakałyśmy wtedy naprawdę daleko. Cieszę się, że odzyskałeś swoją ulubioną zabawkę, tato. Dzięki. Na ostatniej stronie nie ma żadnych zdjęć. Tak! Została wolna na dzisiejszy dzień. Co sądzisz? Gotowa na ostatni dzień wakacji? Tak! Kekuś, wreszcie ci się udało! Hurra! Dobra, dzieci, lecimy na plażę! Tak! Blue, to najlepsze.
najlepsze wakacje na świecie! Tak! Dobra robota! Udało ci się skończyć ten odcinek! Teraz możemy pobawić się w magiczne cymbałki! Udało ci się znaleźć skarb! Ciekawe, gdzie jest reszta mapy. Jej! Wow, masz nową naklejkę, mistrzu. To świetnie. Bra! Korci mnie, żeby sprawdzić album z naklejkami. Wow, ile tu jest ukrytych miłych wspomnień. Wybierz wspomnienie, aby przeżyć przygodę na nowo. Spróbuj! Możesz teraz iść poszukać tych rzeczy znad strumyka. Możesz teraz iść poszukać tych rzeczy z plaży. Dokąd chcesz iść teraz? Na ratunek! Wakacje! Skrzekoptak! Skarb! Idź do domu, idź na plac, idź nad strumy, idź na plażę! Jej! Podłoga to nie spadajka. Zagrajmy w magiczne cymbałki. Hurra! Koniec gry. O kurczaki! Niedobrze. Nie spadajka. Zagrajmy w nie spadajka. Koniec gry. O kurczak! Niedobrze. Wow, masz nową naklejkę, mistrzu. To świetnie.
Ojej, w to nie zagramy. Spróbujmy czegoś innego. Ojej, w to nie zagram. Gonitwa skrzekoptaka. Zagrajmy w gonitwa skrzekoptaka. Na ratunek! Idź do domu łączków.